Słuchajcie, musimy to zrobić po mojemu, że... Dobra, zaniosę ją do Downtown Brown. Ta, nie śpiesz się. No, gdzie ten tak zwany śliczny chłopiec, którego chcesz poznać? O, on jest... O, tam siedzi, w fajnej niebieskiej kurtce. No dobra, zostanę tutaj, a ty masz podejść do tego chłopaka i powiedzieć: cześć, nazywam się Piper Hart i chcę ci się przedstawić, żebyśmy mogli być... Na puszkach z kawą jest wielki robal! O matku, skorpion! Spokojnie, ludzie, nie panikujcie, co nie? Wiecie co? Kiedyś byłem całkiem niezłym tenisistą w młodości. Mogę? Dobra, panie skorpionie. Nie bierz tego osobiście, ale gotowi? Set i... ciach! O co chodzi? Kupiłbyś sobie lepszą rakietę tenisową! Dobra, wyciągnijcie go spod tej szafki! Widziałaś może, co się stało? Tak! Jestem dorosły. Więc najwyraźniej ta wadliwa gablota opadła ze ściany bez powodu, który da się udowodnić. No, rozumiecie mnie. Słuchaj, Piper. Wiem, że ci smutno i przepraszam, że słodkie poznanko z chłopcem ci nie wyszło. Tata, myślisz, że ta ratowniczka ma moje rozmiary? Ta? A co? Przepraszam, czy mogę pani pokazać coś za drzwiami? Tak, okej. Hej, co robisz? Nie opieraj się! Hej, to moje ubranie ratowniczki! Właśnie! Co mi się stało? Więc odniosłeś niewielkie obrażenia, ale na szczęście my, ratownicy, zjawiliśmy się i nic ci nie będzie. Jesteś ratowniczką? Aha, tak. Totalnie. Ale jesteś w moim wieku. Tak, wiesz... Jestem w programie młodszych ratowników, więc... Super! Dzięki! Hej, czy ty przypadkiem nie chodzisz do gimnazjum w Swellview? Tak, właśnie zacząłem. No weź, ja też tam chodzę. Jestem Piper Hart. Jackson Barte. Hej, może powinniśmy się kiedyś spotkać? Jasne, na luzie. Wow, poznaliśmy się w zwariowany sposób. Niezłe poznanko. Bądź miły, w kasej koszule, nie mów nic o pracy, ani o niczym obciachowym. Aloha, impreza! Jestem Jake, menadżer projektu i chciałbym bardzo śpiewać w chórze. Mówiłam coś, nie? Sorki, że nie mam butów. Tydzień temu kosiłam bosotrawnik i obcięłam sobie palec. Mamo, miałaś nie mówić o obciętym palcu. I wkasaj bluzkę. Nie mogę! Zakrywa mi plamę na dżinsach. Jest w kształcie krowy. Co je? Miło mi pana poznać. Jestem Billy Bilski. Miło cię poznać, Billy. Powiedziałeś Bilski? Mago! I to na maksa! No proszę, to Henryk J. Fat. Misz Bilski. Mamciu. Jot? Henryk ma na drugie imię Prudence. Prudence? Czyli jesteś Henryk
fart. Dziadowska kolacja. Już zaczynamy. Ej, czy ktoś nie chce bitej śmietany na rybnej lasagni? Nie, nie, nie. Nikt nie będzie miał na niczym bitej śmietany, aż dotrze tu mój trzeci syn. To on? Czy to ten dom? Ja znam ten głos. Skąd ja znam ten głos? Jesteśmy tu, Jeff! Ja znam to imię. Skąd ja znam to imię? Cześć! Walnąłem wozem w waszą skrzynkę. Nie! Tak! Jeff! Mieć! Synu! Mama! Nie! Tak! Hej, siemka! Jestem szefem Henryka. Nie byłem zaproszony, więc przyniosłem ten kwiatek. Dziękuję. Na werandzie mamy dokładnie taki sam. O, dziwne. Hej, co to za przystojny kawał wieprza? A, to w sumie zabawna historia. Jeff nam to kupił. Jeff to spoko gość. Co ty tu robisz? Powiem ci, co ja tu robię. Wykonuję swoją robotę. Pilnuję, żeby Jeff nie zabrał tej szynki gdzieś do Meksyku. Ja też to robię. O, no co ty? Ty to robisz? Ta. A ja myślę, że za bardzo się zwąchałeś z tymi bilskimi. Widzisz? Nie mam pojęcia, co ty wygadujesz, ale uwierz mi, że nie zwąchałem się z bilskimi, co nie? No to załatwię. Ta. Uwaga! Tutaj policja z Wellview! Otoczyliśmy nasz dom! Wezwałeś Greeny? Nie! Wezwałeś Greeny? Nie, nie! Hej, policja! Nie ma kradzionej szynki. Nie szukamy szynki. Szukamy nielegalnych lalek. O rany! Za mną! O co tutaj chodzi? Więc tak, dostaliśmy anonim, że ktoś sprzedaje kradzione lalki w internecie. A to jest nielegalne. Słuchaj, Billy, może mnie nie będzie przez jakiś czas. No co ty? Wiesz, nie chcę nic mówić bez adwokata, ale... Ja mam adwokata. Pracuję też w Nacho Ball. Mamy je! Były w pokoju dziewczyny. Wiecie co? Niektóre głowy są pełne chleba. Co? Chora świruska. Idziemy. Czekaj na mnie, Billy! Czekaj na mnie po drugiej stronie! Przykro mi, że ci aresztowali dziewczynę. Biedactwo. Sorry, że nie wierzyłem. Nie powinienem cię oskarżać o kradzież. Spoko, brachu. Został mi jeszcze jeden kawałek. Wsadziłem go do gaci, kiedy wpadły gliny. Komu szynkę z gaci? Dobra, jak tam chcecie.